pszczołami zajmuję się już od najmłodszych lat, bo już w gimnazjum uczestniczyłem w konkursie wiedzy pszczelarskiej. A teraz rysuję pszczoły, projektuję tablice edukacyjne, oprowadzam ludzi po ścieżkach i mogę chronić pszczoły, przekazując wiedzę na nich temat. Owady zapylające zanikają i to właśnie od nas wiele zależy. My sami możemy sprawić, że zadomowią się w mieście. Wystarczy, że będziemy mieć kwietny balkon, że będziemy rzadziej kosić trawę. A takich informacji dostarcza chociażby projekt BIPAF.net, w którym uczestniczy miasto Bydgoszcz. Projekt BIPAF.net jest to szereg działań, które mają na celu popularyzowanie wiedzy na temat pszczoły miodnej, a także innych owadów zapylających. Dlatego osoby, które korzystają z tego projektu, mogą się dowiedzieć, jak mogą im pomóc. W ramach tego projektu chcemy oswoić bydgoszczan z pszczołą miodną, które również mieszkają na dachach naszych budynków. Mamy miejskie pasieki, z których miód jest pozbawiony zanieczyszczeń. Poza tym jeszcze miasto Bydgoszcz stawia w wielu miejscach hotele dla innych owadów zapylających, chociażby dla murarek ogrodowych. Również w parkach miejskich możemy spotkać się z informacjami, że tu nie kosimy. A to dlatego, żeby owady zapylające, w tym pszczoła miodna, miały co jeść. Bardzo się cieszę, że miasto Bydgoszcz uczestniczyło w tym międzynarodowym projekcie i myślę, że teraz możemy nazywać się Bydgoszcz.